Kowalska, witam Państwa i zapraszam na informację dnia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak przedstawi dziś szczegóły projektu o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Główną przyczyną zmian jest potrzeba zwalczania nielegalnej migracji. Nowe prawo ma nie tylko przeciwdziałać nielegalnej migracji, ale również usprawnić i przyspieszyć procedury związane z bezpieczeństwem granic. Jak wskazuje pułkownik Marek Łapiński, w pracy nad projektem aktywnie włącza się Straż Graniczna, przedstawiając przy tym własne propozycje. Nowe rozwiązania mają być zgodne z kodeksem Schengen i prawem europejskim. Są odpowiedzią na istotny wzrost nielegalnej migracji na polskim odcinku granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Chodzi o granice z Rosją, Białorusią i Ukrainą. W walce z nielegalną migracją polscy pogranicznicy współpracują z unijną agencją Frontex. W roku 2016 uczestniczyli w misjach na terytorium Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Włoch i Węgier. Kontynuowana ma być również współpraca poza Frontexem z Węgrami, Macedonią i Słowenią. Jak wskazują dane Polskiej Straży Granicznej, w 2016 roku na wjazd do naszego kraju nie zezwolono ponad 118 tysiącom cudzoziemców. Rok wcześniej liczba ta była przeszło dwukrotnie mniejsza. W Żaganiu rozpoczynają się dziś wspólne polsko-amerykańskie ćwiczenia wojskowe, które mają na celu wymianę doświadczeń oraz wzmocnienie wschodniej flanki NATO. W inauguracji ćwiczeń wezmą udział m.in. prezydent Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Do Polski przybyło już około 3,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy z tak zwanej Żelaznej Brygady z Fortu Carson w Colorado. Amerykańska Brygada Pancerna została rozlokowana w Żaganiu, Świętoszowie, Bolesławcu i Skwierzynie. Od lutego jej pododdziały przemieszczą się do innych państw, by ćwiczyć z europejskimi sojusznikami. Amerykańska brygada ma być obecna w Polsce i innych państwach regionu w sposób ciągły i rotacyjny. Co 9 miesięcy oddziały będą się zmieniały. Zwiększenie amerykańskiej obecności na północno-wschodnich i południowo-wschodnich obrzeżach NATO to część operacji Atlantic Resolve, odbywającej się w ramach programu zwiększenia amerykańskiej obecności w Europie. Sojusznicze wzmocnienie regionu potwierdził także warszawski szczyt NATO. W dzisiejszej inauguracji polsko-amerykańskich ćwiczeń oprócz prezydenta Andrzeja Dudy i ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza wezmą także udział ambasador USA w Polsce Paul Jones, zastępca dowódcy wojsk USA w Europie generał broni Timothy Ray i dowódca wojsk lądowych USA w Europie generał broni Ben Hodges. Do likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia dojdzie 1 stycznia 2018 roku, zapowiada minister Konstanty Radziwiłł. Przywrócenie powszechnego dostępu do pomocy medycznej oraz budowa sprawnego systemu zarządzania służbą zdrowia należą do priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Długie kolejki do specjalistów czy brak powszechnego dostępu do pomocy medycznej to wyzwania, jakim w trakcie bieżącego roku musi sprostać minister Konstanty Radziwiłł. Do priorytetów rządu należy likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, który nie gwarantuje niezbędnego ubezpieczenia ponad 2 milionom osób. Dotychczasowe rozwiązania były niekonstytucyjne, przekonywał w trakcie rozmów niedokończonych Konstanty Radziwiłł. Instytucja, jaką jest Narodowy Fundusz Zdrowia, nie jest ani zła, ani dobra. Co jest złego w tym, co ona symbolizuje, to przede wszystkim system oparty na ubezpieczeniu zdrowotnym, które nazywa się powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, a faktycznie nim nie jest. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne w zamiarze miało dotyczyć wszystkich Polaków, ale około 7% osób, co oznacza 2-2,5 miliona osób, nie jest ubezpieczonych z różnych powodów. Brak ubezpieczenia to efekt m.in. powszechnie zawieranych na rynku pracy umów o dzieło. Równy dostęp do opieki medycznej wszystkich obywateli ma zagwarantować likwidacja NFZ-u. W jego miejsce powstanie Urząd Zdrowia Publicznego. Państwo będzie w sposób bezpośredni odpowiedzialne za to, co dzieje się w systemie ochrony zdrowia, podkreśla Konstanty Radziwiłł. Zdecydowanie nie będzie to, jak niektórzy mówią, wymiana tabliczki, prawda? Ta nowa instytucja będzie inną instytucją. Ona będzie, można powiedzieć, taką, ta struktura, bo to nie będzie instytucja odrębna, ta struktura będzie się składała na górze w centrali z Ministerstwa Zdrowia, a w województwach z wojewódzkich urzędów zdrowia, takich instytucji, które będą bezpośrednio zajmowały się kontraktowaniem, płaceniem szpitalom itd., itd. Pierwsze zmiany mają wejść w życie w lipcu bieżącego roku. Reforma obejmie m.in. finansowanie szpitali oraz dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Powstały w miejsce NFZ-u Urząd Zdrowia Publicznego rozpocznie swoją działalność 1 stycznia 2018 roku. Wpływ na zmniejszenie kolejek do specjalistów mają przynieść zmiany w kontraktowaniu szpitali.
szpitali. Zmieniamy to w taki sposób, że ten szpital, który będzie leczył intensywnie na samym początku tego chorego, będzie na siebie przyjmował rolę organizatora i będzie musiał zapewnić po kontynuację leczenia, już po wypisaniu ze szpitala. A to, jak przekonuje minister Konstanty Radziwiłł, ma uchronić pacjentów przed godzinami spędzonymi w kolejkach do lekarzy specjalistów. Wprowadzane już teraz zmiany organizacyjne w pierwszej kolejności obejmują te dziedziny, w których kontynuacja leczenia jest warunkiem sukcesu całego procesu. Chodzi między innymi o chorych po operacjach ortopedycznych czy pacjentów po zawale mięśnia sercowego. To miejsce pokazuje światu, jaka była cena za pomaganie Żydom w czasie wojny, podkreślił członek izraelskiego parlamentu Oren Hazan, który w towarzystwie prezesa fundacji From the Depths Johnego Danielsa po raz pierwszy odwiedził wybudowaną z inicjatywy ojca Tadeusza Rydzyka Kaplicę Pamięci. Do Polski Oren Hazan przybył w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Podróż z Tel Awiwu miała niecodzienny charakter. Ofiary niemieckich zbrodni z okresu II wojny światowej uczczono minutą ciszy. Na pokładzie samolotu każdy z pasażerów otrzymał książkę pod tytułem Sprawiedliwi, opisującą sylwetki polskich bohaterów, którzy pomagali Żydom w czasach Holokaustu. 9 milion people at a bare minimum were killed in the Holocaust. W czasie Holokaustu zginęło co najmniej 9 milionów osób, 6 milionów Żydów i 3 miliony chrześcijan, Polaków. Tak jak żyliśmy i jedliśmy razem, tak razem umieraliśmy. Dzięki takim inicjatywom znowu możemy czuć się razem. Dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza podróż na pokładzie samolotu linii lotniczych LOT była wyjątkowa. Wskazuje prezes fundacji From the Depths Johnny Daniels. Idea upamiętnienia Polaków, którzy w trakcie II wojny światowej narażali życie dla ratowania Żydów, przyświecała również twórcom toruńskiej Kaplicy Pamięci. To wyjątkowe miejsce odwiedził członek Knesetu Oren Hazan. Jestem bardzo zaskoczony, patrząc na tych ludzi, którzy oddali swoje życie, ponieśli największą cenę za ratowanie Żydów w czasie wojny. Zobaczyłem tę ścianę, gdzie rodzina po rodzinie wypisani są matki, ojcowie, synowie, córki, ciotki. Ojciec Tadeusz Rydzyk ich wszystkich uhonorował, przywrócił ich pamięć, dał im odrobinę pokoju po tej tragedii, jaka się wydarzyła. Chciałbym mu za to podziękować. Kaplica Pamięci pokazuje światu, jaka była cena za pomaganie Żydom w czasie wojny, podkreśla Oren Hazan. Project that you do here in Torn, in the chapel with Father Rydzyk to... Projekt ojca Tadeusza Rydzyka ma szansę połączyć lepiej nasze narody, Żydów i Polaków. Pokazuje również, że po tylu latach wciąż mamy wiele pracy do wykonania. Pracy, której celem jest pamięć o tym, co się wydarzyło i o tych, którzy umarli. Pamięć o Holokauście, aby nigdy nie wydarzył się po raz drugi. Jak przekonuje Johnny Daniels, Kaplica Pamięci i relacje, jakie łączą go z Radiem Maryja, są doskonałą odpowiedzią na kłamstwa mówiące o antysemityzmie tego miejsca. What's happened here with Father Director Rizik and Radio Maria and TV Tram is a travesty. To, w jaki sposób niszczy się reputację ojca Rydzyka, absolutnie nie jest właściwe. Ja osobiście czuję się częścią rodziny Radia Maryja. Tak naprawdę, jak jeżdżę po Polsce, to właśnie z występów w telewizji Trwam i Radiu Maryja. Ludzie mnie najczęściej rozpoznają. Tej relacji nie da się złamać. Radio Maryja. This really the power and of us coming together is something that no one can break. Kaplica Pamięci, jak przekonuje Johnny Daniels, to jedyne miejsce na świecie upamiętniające chrześcijan, którzy oddali życie dla ratowania Żydów. Inicjatorem oraz patronem tego dzieła jest dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Stany Zjednoczone zaczną wydawać wizy obywatelom wszystkich krajów w ciągu najbliższych 90 dni po tym, jak wprowadzone zostaną posunięcia zapewniające bezpieczeństwo. Takie zapewnienia złożył prezydent Donald Trump. Żeby było jasne, to nie jest zakaz wymierzony w muzułmanów, jak fałszywie donoszą media. Tu nie chodzi o religię, chodzi o terroryzm i zapewnienie naszemu krajowi bezpieczeństwa. Jest ponad 40 różnych krajów na świecie, w większości muzułmańskich, których nie dotknął ten dekret. Tłumaczy prezydent USA Donald Trump. Dekret wywołał masowe protesty w setkach miast w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na lotniskach. Rozporządzenie przewiduje bowiem wstrzymanie przez okres 90 dni wydawania
wydawania amerykańskich wiz obywatelom krajów muzułmańskich mających problemy z terroryzmem. Dotyczy to obywateli Iraku, Syrii, Iranu, Sudanu, Libii, Somalii i Jemenu. Zawiesza też do odwołania przyjmowanie uchodźców z Syrii, a uchodźców z innych krajów na 120 dni. W tym czasie władze USA mają sprawdzić, z których krajów uchodźcy stanowią najmniejsze ryzyko. Mam rodzinę w Jordanii i chcą tu przyjechać. Wszyscy zostaliśmy rozdzieleni. Niektórzy z nas żyją w Jordanii, niektórzy w Norwegii. Mój brat jest natomiast w Arabii Saudyjskiej. Gdyby nie dekret Trumpa, moglibyśmy się zjednoczyć i być razem, jak kiedyś. Ale te rozkazy utrzymują nas z dala od siebie. Mieszkam w Stanach od 3 lat i jestem bardzo wdzięczna rządowi amerykańskiemu, że pozwolił mi tutaj być. Kocham Amerykanów i szanuję ich konstytucję, ale ten zakaz dla muzułmanów to wbrew zasadom. To jest przerażające. Teraz myślę o tym, że nie będę mogła zobaczyć mojej rodziny, a oni nie będą mogli przyjechać do mnie tylko dlatego, że to muzułmanie sunnici. Okazuje się, że oburzenie wyrażają wyłącznie nielegalni imigranci. Ci, którzy mieli ważne dokumenty, dotarli do USA bez najmniejszego problemu. Jestem naprawdę przytłoczony. Kiedy dowiedziałem się o tym dekrecie, byłem trochę w szoku. Tak naprawdę nie wiem, co mam zrobić. W ubiegłym tygodniu rzuciłem pracę, więc planowałem 12 lutego dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Swoje poparcie dla Donalda Trumpa i nowo przyjętego dekretu wyrazili prawicowi demonstranci w Australii. Trump chce zatrzymać terroryzm, a islam jest problemem. To właśnie o te kwestie nam wszystkim chodzi. W tej chwili mamy trzecią wojnę światową. Mieliśmy pierwszą wojnę światową i drugą wojnę światową. To islam przyniósł wojnę w każdym kraju na świecie. Trump przypomniał, że 7 państw objętych czasowym zakazem wydawania wiz figurowało na liście krajów objętych restrykcjami wizowymi za rządów administracji Baracka Obamy. Przypomniał też, że Obama w 2011 roku zawiesił na 6 miesięcy wydawanie wiz uchodźcom z Iraku. A już za chwilę prognoza pogody. Kolejne wydanie informacji dnia w samo południe. Zapraszam. Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Na północy i zachodzie kraju pochmurno, w tych regionach opady marznącego deszczu i śniegu. Podobnie na krańcach wschodnich. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane i duże, przeważnie od -2 do 0 stopni. Na zachodzie i Pomorzu od 1 do 2. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie 1023 hektopaskale. Na koniec zapraszam na przegląd regionów.